Hymn Ligi Mistrzów w Sosnowcu zabrzmi już za kilka dni. Co prawda nie za sprawą Zagłębia, a Rakowa Częstochowa. Mistrz Polski w kolejnym etapie rozgrywek eliminacji Ligi Mistrzów na stadionie Zagłębia zmierzy się z FC Kopenhaga. Dziś ruszyła sprzedaż biletów na ostatnią, czwartą rundę eliminacji do najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie. Łukasz Kądziołka. Mistrz Polski kontra mistrz Danii. Mecz Raków Częstochowa FC Kopenhaga już za kilka dni. To będzie wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla kibiców medalików. Ostatnia runda eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów może być w Polsce traktowana jak święto. Kibice w ArcelorMittal Park usłyszą hymn Ligi Mistrzów. Będzie to specyficzne koło środkowe z charakterystyczną piłką. Będą odpowiednie flagi powieszone na masztach. A więc no, będzie ten przedsmak tej najlepszej europejskiej piłki w Sosnowcu. Na stadionie w Sosnowcu trwają przygotowania do wtorkowego spotkania. Jak zapewnia specjalista, murawa będzie gotowa. Później nie mamy za bardzo miejsca na jakieś dosiewy trawy, dlatego teraz tych zabiegów było bardzo dużo, zdecydowanie więcej, gdyby tylko grało Zagłębie. Tylko dwa spotkania dzielą piłkarzy Rakowa od fazy grupowej. Ostatniego przeciwnika z Cypru trener pożegnał tak. To w końcu trzeba użyć jakiegoś polskiego słowa. Żegnam, Marys. Teraz przyszedł czas na rywala dużo mocniejszego niż w poprzednich rundach. FC Kopenhaga jest tu faworytem, ale doping na tym stadionie może ponieść piłkarzy Rakowa. Jest to na pewno wydarzenie w ogóle w skali polskiej piłki bardzo duże. No i też ranga rywala, który jest bardzo utytułowanym klubem. Myślę, że pokonanie go będzie dużą niespodzianką, jeżeli udałoby nam się to zrobić. Dlatego no, na pewno ze wsparciem kibiców będzie nam łatwiej walczyć. Dopingu nie będzie miała duńska drużyna, ponieważ UEFA nie zgodziła się na przyjazd kibiców z Kopenhagi. Do dyspozycji będzie zatem około 11 tysięcy miejsc na trybunach. Dzisiaj ruszyła sprzedaż biletów dla posiadaczy karnetów na cały sezon, a w sobotę bilet będzie mógł kupić każdy.